Słyszycie? Jak to jeszcze skwierczy. Hej kochani, tutaj Paulina. Miło Was widzieć na moim kanale. Mnie również miło widzieć na moim własnym kanale. Troszeczkę zaniedbałam Was, zaniedbałam kanał, ale już wracam, już nie ma żadnych wymówek. Książka kucharska jest zrobiona, także w pełni mogę się skupić na Was. Dzisiaj mam dla Was fajny odcinek, bo będzie to... Fiu! Bo będzie to dzień 1800 kilokalorii, dieta odchudzająca, dieta wysokobiałkowa, bardzo smaczne posiłki, szybkie posiłki. I tutaj jeden z grupowiczów poprosił nas o lunchboxy na zimno, więc te posiłki, które dzisiaj przedstawię, idealnie sprawdzą się w tej roli. Zaczynamy! Czas na posiłek numer 1. Potrzebujemy banana, serka wiejskiego wysokobiałkowego, odżywkę białkową o smaku bananowym, migdały i wiśnie. Do serka wiejskiego dodajemy... Nie, ciebie nie dodajemy. Oczywiście dodajemy odżywkę białkową. Mieszamy. Następnie wrzucamy banana, migdały i wiśnie. Kochani, i posiłek numer 1 już jest gotowy. Pięknie się prezentuje, soczyste owoce, koniecznie wypróbujcie. No i to jest dźwięk, który będzie wyznaczał nam przekąskę. A do przekąski u mnie wlatuje kawa. Ale nie byłabym sobą, gdyby tą przekąską była właśnie tylko i wyłącznie kawa. Będzie coś słodkiego. Teleportujemy się teraz do lodówki. No i jest. Kinder Bueno. Podobno z takich pozalewanych filiżanek kawa smakuje najlepiej. Ja tutaj w ogóle widzę jakąś buźkę wystraszoną. Okej. Okay. Kinder Bueno i czarna kawa, której uczę się pić. Jeszcze Wam nie przedstawiłam oficjalnie, to jest Kida, drugi nasz pies. Przywitaj się. Cześć wszystkim! Kochani, czas na danie numer 2. Na zdrowie. A danie numer 2 to nic innego jak sałatka i potrzebujemy miksu sałat, pomidorków, łososia wędzonego, oliwy, tarty ser mozzarella, sól i pieprz. A jeszcze mały ogóreczek. Nam się tutaj schował. Brakuje nam jeszcze ostatniego składnika, jakim jest mozzarella, ser tarty. I nasz posiłek już jest gotowy, prezentuje się tak pysznie, zaraz zniknie w sekundę. Pełno warzyw, zdrowe tłuszcze, omega-3, oliwa powinny Was nasycić, ukoić Wasz głód, no i apetyt. Zobaczcie, jak to się pięknie prezentuje. Kochani, zbliżamy się nieubłaganie do posiłku numer 3 i ten posiłek jest wyjątkowy. Tak, jest to posiłek z naszej książki kucharskiej Zdrowa Forma, którą właśnie znajdziecie na stronie zdrowaforma.pl, zbiór przepysznych przepisów. No ale ja już Was tutaj nie zagaduję, zaraz się przekonacie sami, że ten posiłek naprawdę zasługuje na miano wyjątkowego. Do ostatniego posiłku potrzebujemy makaronu kokardki, brokuła, mozzarella ser tarty, serek kanapkowy śmietankowy, mięso z piersi kurczaka, sól i pieprz. Makaron gotujemy. A mięso smażymy na patelni. U mnie patelnia teflonowa. Dodaję serek kanapkowy. Piekarnik rozgrzewam do 180 stopni. Wsypujemy makaron na patelnię. Zawartość patelni
wsypujemy do naczynia żaroodpornego. A następnie posypujemy całość serem tartym mozzarella. I wstawiamy do piekarnika na 15 minut. Tadam! I oto nasze efekty. Słyszycie, jak to jeszcze skwierczy? Uff, bardzo cieplutko się zrobiło w kuchni od tego nagrzanego piekarnika, ale zobaczcie, warto było, ten przypieczony serek mozzarella robi robotę w tym daniu. Mamy też brokuły, dzięki czemu możemy zajadać się bez wyrzutów sumienia tym właśnie serem ciągnącym się mozzarella i tym makaronem. Idealna pozycja na obiad, na kolację. U mnie dzisiaj wpada na kolację. Ja uwielbiam węglowodany na kolację. Dobrze mi się po nich śpi. Mamy też białko w postaci kurczaka, czyli wszystkie nasze tutaj parametry diety zostały dopilnowane. Mam nadzieję, że te przepisy Wam się podobały. Przypominam, że ten dostępny jest w naszej książce kucharskiej Zdrowa Forma. Jeżeli chcecie jeszcze więcej odcinków, to poproszę o łapkę w górę, napiszcie komentarz, co byście chcieli zobaczyć, czy Wam się podobają te przepisy, który posiłek jest Waszym ulubionym i co, i do zobaczenia. Cześć!